Rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu produkcję seryjną, czyli pojazdów, które już pójdą na sprzedaż. Oczywiście zaczynamy bardzo powoli, ten wzrost produkcji jest bardzo łagodny. Rozpoczynamy od kilku modeli tygodniowo, a rzeczywiście taką naszą wydajność planowaną osiągniemy na przełomie listopada-grudnia. Będą produkowane kłady w około 20 modelach. To są różne modele pod względem silnika, pojemności, koloru. Będziemy produkować 4 rodzaje pojazdów RZR, zwanych przez nas popularnie Razorami, oraz 4 modele pojazdów Ranger, pojazdów użytkowych. Obecnie będą trafiały do 2 centrów dystrybucyjnych, do Belgii i do Skandynawii, ale już jest w planach stworzenie kolejnego centrum dystrybucyjnego dokładnie w Opolu. Czyli z tych centrum dystrybucyjnych pojazdy będą już jechały do salonów dealerskich. Rozpoczynamy teraz, czyli mamy wrzesień na rozpoczęcie, myślę, że produkcja będzie ustabilizowana, październik, listopad, mamy od stycznia nowy rok budżetowy, nowe cele, więc myślę, że będziemy coraz bardziej widoczni od końcówki roku. Piony zarządzające, inżynieryjne, administracyjne są w pełni już zrekrutowane. Poszukujemy w dalszym ciągu i będziemy zatrudniać pracowników linii montażu, linii lakierni, spawalni oraz działu logistyczno-materiałowego. Pomimo tego, że Polaris ma dosyć trudny proces rekrutacji, po pierwsze trzeba się zarejestrować na stronie, wypełnić daną osobę, przejść test, rozmowy z rekruterami, to mamy bardzo dobry i bardzo duży napływ aplikacji.